to jest Patryk. Niedawno skończył 35 lat, jest żonaty i ma 2 dzieci. W długi weekend jego żona wyjechała z dziećmi do swoich rodziców, a on został w domu sam i odkrył, że jego życie towarzyskie praktycznie nie istnieje. Na Facebooku ma ponad 200 znajomych, ale w praktyce z żadną z tych osób nie trzyma się blisko. Ma poprawny kontakt z kolegami z pracy, ale żadnego z nich nie może nazwać swoim przyjacielem. Długi weekend spędza samotnie, ale dzięki temu ma czas, żeby zastanowić się nad sobą. Jak to się dzieje, że kiedyś miałem tylu przyjaciół, a teraz urwały mi się wszystkie kontakty? Niestety dla większości ludzi ta krótka historia jest przepowiednią. Z jednej strony przyjaciele nie są jak na przykład woda czy tlen. Ich brak na pewno cię nie zabije. Z drugiej strony spotkania z przyjaciółmi są jedną z najprzyjemniejszych form spędzania czasu. Dlaczego w takim razie Patryk nie ma przyjaciół? Jest jeden główny powód. To nie był jego priorytet. Wolał skupić się na rodzinie i na zarabianiu pieniędzy. Przyjaciół, tak jak zdrowie, brał za coś pewnego. Zakładał, że zawsze będą i ostatecznie nawet nie zastanawiał się nad tym, czy dba o te relacje. Dopóki nie obudził się z ręką w nocniku. Na szczęście ty nie musisz być jak Patryk. Oto 4 proste zasady, które możesz wdrożyć, żeby ciągle mieć obok siebie grono przyjaciół. Jeden. Buduj głębokie relacje ze znajomymi. Zastanów się, z kim z grona twoich znajomych chciałbyś się zaprzyjaźnić i nie ograniczaj się wyłącznie do spotkań przy okazji, w pracy, na uczelni czy na innych zajęciach. Zapraszaj ludzi, na których głębszym poznaniu ci zależy, na spotkania sam na sam. Ciągłe spotykanie się w większej grupie na pewno jest przyjemne, ale wtedy dużo trudniej stworzyć głębsze relacje. Na samym spotkaniu poruszaj też poważniejsze tematy. Mów o swoich celach i zmartwieniach. Zwierzanie się komuś to jeden z najlepszych sposobów na zbudowanie silniejszej więzi z tą osobą. 2. Stwarzaj sobie okazję do poznawania nowych ludzi. Najprawdopodobniej nikt nie zapuka do twoich drzwi i nie powie zaprzyjaźnijmy się. Nie spotkasz nikogo nowego, jeśli nie zaczniesz wychodzić z domu. Poszukaj wydarzeń w twoim mieście, które będą cię interesowały, najlepiej takich związanych z twoją pasją. Wspólne zainteresowania to taki pierwszy filtr, który pozwoli ci wyselekcjonować ludzi podobnych do ciebie, bo to właśnie z nimi najłatwiej będzie ci się zaprzyjaźnić. 3. Zawsze rób krok dalej w nowej znajomości. Właśnie rozmawiałeś z jakąś sympatyczną osobą? Wystarczy, że powiesz, super się rozmawiało. Chciałbyś spotkać się w tygodniu i pogadać jeszcze na spokojnie? To jest takie proste. To zaskakujące, jak wiele potencjalnych przyjaźni nigdy nie doszło do skutku tylko dlatego, że brakuje wypowiedzenia tych paru słów. 4. Dbaj o przyjaźnie, które już masz. Organizuj regularne spotkania zarówno sam na sam, jak i w większym gronie. Wyrób sobie nawyk dzwonienia do osób, na których najbardziej ci zależy, nawet jeśli nie masz okazji się z nimi zbyt często spotykać. Nie masz czasu? Dzwoń w drodze do pracy, kiedy jesteś na zakupach, kiedy gotujesz albo w dowolnym innym momencie. Możesz z nimi porozmawiać, nawet jeśli w międzyczasie robisz coś innego. I pamiętaj, że przyjaźń to tylko jedna z wielu życiowych sfer, o które warto dbać. Chcesz sprawdzić, co jeszcze możesz zaniedbywać? Wejdź na stronę testżycia.pl i odpowiedz na kilka prostych pytań. Dzięki temu program narysuje twoje koło życia i będziesz miał lepszy wygląd na to, nad którymi dziedzinami twojego życia najmocniej będzie warto się skupić. Wszystko oczywiście bezpłatnie. Wejdź na testżycia.pl już teraz. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, albo kliknięcia w taki dzwoneczek przy guziku subskrypcji, żeby być pewnym, że nie przegapisz każdego kolejnego odcinka. Zachęcam też do polubienia mojej strony na Facebooku. No a teraz to już wszystko. Do następnego razu. Robert Marchel.